Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj przybyliśmy na te śródziemnomorskie wody, aby szukać skarbów. Słyszałem, że gdzieś tutaj, na Witominie, na pływalni witomińskiej są skarby niewyobrażalne, legendarne AJ-ki, białe buty. Zobacz, co to jest? Tak! Szybko! Łapmy za sprzęt! Dobra, moi drodzy, bez beki, buty się uchowały. Uwaga, oficjalnie na otwarcie mojego sklepu, zaczynając ten odcinek, chciałem zorganizować konkurs i do wygrania są te buty AJ-ki, jedyne w swoim rodzaju. Oczywiście na razie nie wchodzą na sklep, ale jest to autentyczna, taki jednorazowy dar, podarunek od firmy Domeno. I dostałem 3 pary butów, między innymi eleganckie i te sportowe w rozmiarze 42, uwaga. Więc jeżeli masz rozmiar 42, to myślę, że ten konkurs jest dla Ciebie. Wystarczy, że zostawisz komentarz, udostępnij ten film, napisz komentarz, dlaczego chciałbyś dostać te buty. Jeżeli nie subskrybujesz, to nie musisz subskrybować, po prostu zostaw komentarz i polajkuj ten film. I teraz myślę, że możemy z takim akcentem zaczynać odcinek. Jeszcze zobacz na te detale. Tutaj logo AJ, tu logo AJ IPA. Nie wiem, czy łapie ostrość, IPA, wszędzie jest. Strona www.ipa.pl, myślę, że już możecie spokojnie wbijać. Pamiętajcie, święta się zbliżają. Także wiecie, co robić i takim akcentem zaczynamy odcinek. Yo! Yo, bro! Yo, bro, how you doing? Orzeszek. Bolą mnie jeszcze plecy, mam dużo różnych problemów. Jeszcze leczę troszkę zdrowie, gardło, bo nieźle się wytyrałem, ale było fajnie. I teraz w ramach takiego właśnie powrotu do zdrowia idziemy na zwykły basenik. Mam nadzieję, że godzinka wystarczy. Na basenie dużo rzeczy można zrobić. Także wierzę, że dużo was dzisiaj nauczę. Wierzę, że dzisiaj was dużo nauczę. Yo, bro. Yo, bro, how you doing? Widzicie, coś się dzieje? My nigga boy. Yo. Psz, nowa bluza. Pokażę wam jeszcze inne kolorystycznie, jak to wygląda. W ogóle zdejmę ten czepek, bo tak sorry. Bordowa bluza. To jest z kolei Elka, bo lubię troszkę bardziej taką przylegającą. Logo ponownie. Na razie jest jedna wersja tego logo. Z tyłu ponownie yo bro, how you doing? I lecimy po t-shirty. T-shirt numer 1. Taki niebieski, jak to się nazywa, czy taki marmurowy. I ostatnia koszulka z niebieskiego w szary, czyli wszystkie neutralne kolory sami wybieraliście, moi drodzy, także nie narzekamy. Rozmiary M-ki, L-ki i XL-ki. A z koszulek, z t-shirtów chyba L-ki i M-ki. Bo to jest L-ka, no. Okej, okay. Jesteśmy już na basenie, na pływalni i teraz tak, po kolei co będziemy robić? Robię 10 długości rozgrzewkowych w tą i z powrotem. Jedna to jest żabka, druga długość to jest kraul. Nie wiem, na ile mnie słychać, ale aparat jest w tej, w obudowie plastikowej. Później przechodzimy do ćwiczeń, wszystko zobaczycie. Zaczynamy na szybko, raz, dwa, od rozgrzewki, pływanie, długości basenu. Cutting away, seven the odyssey, and all the ties that bind. Cutting away, suffer the consequence of all the
Okej. Okay. To mamy porobione. I teraz możemy przejść do ćwiczeń. Na pierwszą rzecz po prostu robię sobie skręty tłowia i używam oporu wody. Wszystkie ćwiczenia tak naprawdę, obejrzyjcie je pod muzyczką, bo nie ma co opowiadać. Wszystkie ćwiczenia polegają na tym, żeby wykorzystywać opór wody. Jak czasem oglądacie filmy ze sztukami walki, kiedy oni przecinają powietrze, to nabiera sensu, kiedy jesteście w wodzie, bo dokładnie, wyraźnie czuć, że na przykład zrobicie taki ruch i czujecie opór, a chcecie płynnie wrócić, to przecinacie płyn, nie? I wracacie tak. I ja się tak naprawdę bawię się w takie ruchy, bo to jest bardzo dobra ogólnorozwojówka. Nawet jeżeli chodzi o rehabilitację i takie rzeczy. Co jest grane? Adam, co się stało? Już wam mówię, co się stało. Moi drodzy, przepraszam bardzo, ale nie byłem w stanie wrzucić tego. No nic się nie nadawało z tych ujęć, które wam pokazywałem. Bardziej wyglądałem jak rozjechana żaba. A to dlatego, że walczyłem o to, żeby moja głowa uniosła się na powierzchni wody. Było tam najzwyczajniej w świecie zbyt głęboko. Muszę na przyszłość znaleźć jakiś bardziej taki płytki basen, a nie normalną pływalnię. Skupcie się po prostu na tym, co mówiłem, czyli wykorzystywanie oporu wody. I jak za chwilę zobaczycie wyporu wody, opór i wypór, na tym manipulujcie, manewrujcie, czyli jeżeli chodzi o opór, to skręty, dłoń tak poprzecznie, skręty tłowia, wymachy do góry i to są dynamiczne, na przykład na prostych rękach, naprzód barków, dynamiczne wyrzuty dłoni do góry i naprawdę bardzo dobrze dacie radę się spompować. Tak samo zaginanie klaty, to ujęcie jeszcze wam pokażę, zaginanie klaty i w drugą stronę, na plecy, na tył barków i na plecy. Kontynuujemy już po reklamach. Klasyczne wyjścia z wody, tak jakby na drążek, woda was wypycha do pewnego momentu, później jest wam łatwiej wybić się do góry. O, tu jest za ciężko, to przechodzę tutaj, bo tutaj jestem głębiej w wodzie. I możecie robić od razu, jak nie możecie, to dipy z wody robicie i automatycznie woda częściowo pomaga was wypchnąć do góry. Czyli to jest najlepszy trening dla początkującego tak naprawdę, lepszy niż gumy. Znowu wykorzystanie oporu wody. Czyli po prostu unoszenie nóg, wracam z podkulonymi, opadam na dół i wyrzucam jak do esita, jakbym unosił te. Dobra, słuchajcie, nie będę kłamał, o Jezu. Prawda jest taka, że zaraz nam zamkną basen, na koniec zrobię sobie jeszcze test wytrzymałości, ile przepłynę pod powierzchnią wody i stąd spadamy, zabieramy się. Także możecie obstawiać, czy przepłynę cały basen, czy nie, zobaczymy. Test podwodny będziemy robić od odbicia od ściany, żeby nie oszukiwać, że z wyskoku. Ale teraz ocenimy sobie technikę skoku na główkę. Ajpa! O kurde, to może być ciężko. O kurde, ciężko. Na podsumowanie. Także moi drodzy, zajęcia z AJ-em na basenie. 3 tygodnie nie ćwiczyłem, w ogóle bez formy. Ale jak widzicie, to tak szybko nie opada. Jest jak jest. Nawet się trochę spompowałem w tej wodzie. I teraz rzecz jest taka, żeby wrócić do formy powoli. Zaczynam treningi normalne, na przemianie z basenem, ale wracamy do formy, zabieramy się do roboty.
wbijajcie na sklepy. Dziękuję za uwagę. Rozwijamy się, idziemy do przodu. Widzimy się niebawem. Jak macie pytania, to piszcie też w komentarzu i pamiętajcie o konkursie. Peace out, brother. Buziaczki. Dobranoc. Na razie. Dzięki.